Witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy One Energy Live. Dzisiaj pierwsza transmisja na żywo w nowym cyklu, no bo jesteśmy w nowych okolicznościach. Świat zmienił się o 180 stopni. Od kilkunastu dni przeżywamy spory kryzys, nie tylko na tej sferze biologicznej związanej ze zdrowiem, ale również finansowej, gospodarczej, no i społecznej. Jesteśmy świadkami ogromnego przewartościowania. A nasz cykl nazywa się dosyć pozytywnie, no bo próbujemy zdefiniować ten nowy świat, który się właśnie wyłania, bo nie oszukujmy się, na pewno przed nami duże zmiany. Jedna energia w nowym świecie, a razem ze mną specjalny gość, specjalista od interwencji kryzysowej, psycholog Tomasz Kozłowski. Witam Ciebie, Tomku, serdecznie. Witam, celowo wybrałam taką właśnie dzisiaj rozmowę z gościem od kryzysów, no bo chciałabym naprawdę najpierw zacząć od tego, żebyśmy zdefiniowali głębię tego kryzysu. Czy to jest już sytuacja traumatyczna? Sytuacja traumatyczna z definicji to jest taka, która jest związana z poczuciem zagrożenia życia bądź fizycznej integralności, tak z definicji. I to są najczęściej takie sytuacje jak wojna, gwałt, klęski żywiołowe albo jakieś katastrofy poważne, na przykład też katastrofy komunikacyjne, więc tak naprawdę z definicji moglibyśmy to włączać w ten sposób, bo to jest w pewnym sensie taka klęska żywiołowa, zresztą do tego się zmierza, żeby określić klęskę żywiołową, natomiast to, jakie będą następstwa psychologiczne tego kryzysu i tej sytuacji, czyli na przykład rozwinie się jednostka chorobowa taka jak zespół stresu pourazowego, to zależy od tego, jak to będzie przebiegać, ponieważ to jest sytuacja nowa, sytuacja trudna, ale tego typu sytuacje już pokazywały w przeszłości, że raz, że ludzie bardzo ciężko to znosili i rzeczywiście rozwijały się w nich trudności i konsekwencje psychologiczne, które miały swoje skutki takie długo, wieloletnie nawet. Natomiast też pokazywała, włączając to pobyt ludzi w obozach koncentracyjnych, przeżycie wojny, włączała też w to bardzo ciekawe wyniki badań, które pokazywały, że ludzie są w stanie sobie z tym poradzić, są w stanie znaleźć sposoby radzenia sobie w tak trudnej sytuacji i jeszcze bardziej są w stanie wykorzystać to po to, żeby poprawiać warunki życia innych ludzi i żeby na tym zbudować szczęście i to, żeby nasz świat był lepszy. Także to zależy, tak jak to w psychologii trochę tak jest, że to zależy. No ale właśnie od czego to zależy? Jak sprawić, by znaleźć się w grupie na pewno dużo mniejszej, tej, która w tym kryzysie upatruje szansy i znajduje nowe pomysły na wyjście? To zależy w dużej mierze od tego, jakie mamy zasoby do radzenia sobie ze stresem, takie osobiste, czyli na przykład styl radzenia sobie ze stresem, jakie potrafimy przyjmować strategie, jakie mamy wsparcie rodziny, grupy rówieśniczej. Bardzo ciekawe jest to, że na przykład po pożarze, po koncercie w Stoczni Gdańskiej w hali, to było chyba w 93 roku, tam było kilkaset osób i badania, które były prowadzone, pokazały, że jeżeli chodzi o młodzież i o nastolatków, to największy, najsilniejszy czynnik, który powodował powrót do zdrowia i do równowagi, to była grupa rówieśnicza. Także to nie w każdym momencie psychologia, psychoterapia czy tego typu wsparcie musi być wdrażane. Natomiast po samym wydarzeniu traumatycznym bardzo różnie, czy notowano bardzo różne zachowania i to było w takich blokach 6, 12, 18 miesięcy, ale bardzo ważne jest to, że wiele osób dorosłych po stracie bliskiej osoby ostatecznie notowało taki wzrost dojrzałości, czyli to, że lepiej sobie radziły w życiu, lepiej sobie radziły na przykład z tymi rzeczami, które były dla nich wcześniej absolutnie niemożliwe do poradzenia sobie. Były też bardziej otwarte na prowadzenie rozmów na tematy trudne, których nigdy wcześniej nie dotykały. Mogły też swobodnie mówić o swoich trudnościach, o swoich dolegliwościach, o swoich słabościach i o śmierci i w ogóle o takich dramatycznych rzeczach, których ludzie tak strasznie się boją, a przecież śmierć i trud jest częścią naszego życia. I teraz może to jest taki trudny początek, ale jest to w pewnym sensie fundament do tego, żeby budować szczęście, bo jeżeli my wiemy na przykład, czego powinniśmy unikać, co jest dla nas trudne, w jaki sposób żyć prozdrowotnie, to naprawdę możemy być szczęśliwi. I ja uważam, że ta sytuacja, która owszem jest dla nas trudna, która dla wielu będzie sytuacją kryzysową, krytyczną bądź traumatyczną, może zostać
w taki sposób przetworzona, żeby ostatecznie można było wytworzyć z tego jakiś bardzo dobry, mocny potencjał, który pomoże nam budować lepszą przyszłość. A co jest ważne, dzisiaj, jak pokazują, jak mówią specjaliści, bardziej boimy się o przyszłość niż o nasze zdrowie i o to, czy ten wirus nas dopadnie, czy nie. Czy czas tych kilkunastu dni wystarcza do tego, żeby przebudować już gruntownie nasz system moralny, nasze wartości, przejść przez tą transformację, czy to jeszcze za krótki czas? Ja uważam, że to jest jeszcze za krótki czas, dlatego że jeżeli my dzisiaj poradzimy sobie, w tym powiedzmy za tydzień, za dwa, tak jak zaplanowali to politycy, że tam do 12 czy 13 kwietnia mamy pozostać w domu, a potem zobaczymy, czyli zakładam, że myślą, że sobie z tym poradzimy, to miesiąc to jest za mało, dlatego że my nie odczujemy tego tak dotkliwie. Ja uważam, że zresztą badania też to pokazują, że ludzie bardzo często dochodzą do takich wniosków i dochodzi do takiej głębokiej, do głębokiego przewartościowania w kryzysach, a miesiąc spędzony w domu to jeszcze nie jest taki problem. I zresztą wystarczy spojrzeć, co się dzieje. Parki są pełne ludzi, ludzie z dziećmi wychodzą na spacery, to nie jest jeszcze kryzys. Oczywiście ludzie mówią o tym, bo nie są przyzwyczajeni do takiej sytuacji, ale to jest, moim zdaniem, to jest jeszcze troszeczkę w większości przypadków używanie zbyt mocnych słów, bo ludzie mówią, że traumą jest dla nich to, że stoją w korkach albo że z kimś mieli trudną rozmowę. To jeszcze nie jest trauma. I wydaje mi się, że musimy to bardzo dotkliwie odczuć, żebyśmy naprawdę zobaczyli, co straciliśmy. Że straciliśmy kontakt z przyrodą, że straciliśmy kontakt z przyjaciółmi, że straciliśmy możliwość swobodnego przemieszczania się, takiego, że żyjemy w demokratycznym kraju, możemy wszystko, a tu nagle nie możemy się ruszyć z własnego domu i to jest dla nas trudne i wydaje mi się, że musimy zaczynamy to zaczynamy się bać też innych ludzi i unikać kontaktów, co do tej pory było zupełnie naturalne. Tak jest. Ciekawe rzeczy dzieją się na Facebooku, co moim zdaniem jest bardzo pozytywne, to, że ludzie się śmieją, że pokazują różne takie zabawne memy. Ja widziałem taki, że dzisiaj zaufanie budzi człowiek, od którego czuć spirytus. I troszeczkę tak to jest, że jeżeli się mijamy dalekim łukiem, to znaczy, że ktoś jest świadomy i że wie, że raz nie chce się sam zarazić, ale też być może jest nosicielem tego wirusa i sam może nam zrobić krzywdę, więc owszem, powinniśmy zachować te procedury i myślę, że ten czas, który będzie upływał, dopiero zacznie być takim, który zacznie nam doskwierać, ale nie tylko dlatego, że my siedzimy w czterech ścianach, bo ja uważam, że my się ostatecznie nauczymy funkcjonować w tej trudnej sytuacji z rodziną, z bliskimi, z dziećmi, ale ostatecznie zabraknie nam tego życia, które mieliśmy, tego życia w swobodzie i rzeczywiście człowiek dopiero jak coś straci, to zaczyna doceniać, jak to jest ważne, ponieważ my się bardzo szybko przyzwyczajamy do luksusu, a miliard ludzi na tej planecie nie ma dostępu do prądu. Proszę sobie to wyobrazić, że nie mamy komputera, że nie mamy leków, które powinny być w lodówce, że nie mamy światła, to jest... My nie doceniamy tego, co mamy. Nie doceniamy tego, że mamy dach nad głową, że mamy właśnie dostęp do prądu, że możemy dzisiaj porozmawiać, nawet w takiej sytuacji, że możemy sobie porozmawiać i czerpać wiedzę. I co jest jeszcze ważne, moim zdaniem, to to, że chyba za wcześnie nazywamy tę sytuację sytuacją krytyczną i dramatyczną. To jest sytuacja, w której owszem, mamy wroga, mamy swego rodzaju, w cudzysłowie, wojnę, ale my wiemy, gdzie do nas strzelają, wiemy, co zrobić, żebyśmy nie zostali trafieni i mamy bardzo fajne, przytulne schronienie, gdzie możemy sobie włączyć Netflixa i oglądać filmy. Po raz pierwszy człowiek może ocalić świat, nic nie robiąc. Piękna puenta. Churchill powiedział, że tak przewrotnie, obyśmy nie zepsuli tego kryzysu. Oczywiście użył dużo bardziej dosadnego słowa. Nie będę go tutaj cytować do końca, ale chodzi mi o to. Znamy jego wypowiedzi. Tak, ale chodzi mi o to sedno. W jaki sposób wykorzystać ten kryzys, żebyśmy rzeczywiście maksymalnie z niego skorzystali i go nie zepsuli, mówiąc ładnie. W każdym zjawisku, które nas dotyka, jest energia. I moim zdaniem mamy duży wpływ na to, gdzie tę energię pokierujemy, ponieważ mamy taką sytuację, jaką mamy i my jej nie zmienimy. Nie jesteśmy, jak nam się wydaje, panami swojego losu, bo wystarczy, że się pojawia jeden mały wirus i on przeorganizował absolutnie cały świat, ale my ten potencjał możemy wykorzystać moim zdaniem pozytywnie, pod warunkiem, że zrozumiemy,
co się z nami dzieje, czy zrozumiemy, czy to jest kryzys, czy to jest sytuacja trudna, czy to jest trauma, czy to jest coś, z czym możemy sobie poradzić, ale też, że jeżeli zrozumiemy, jakie są konsekwencje tego, jakie mogą być potencjalne konsekwencje tego, co się dzisiaj dzieje, natomiast droga do zrozumienia tych konsekwencji prowadzi przez nazwanie tego, jaka ta sytuacja jest. To znaczy tak technicznie. Jestem w takiej i takiej sytuacji, mam takie i takie możliwości, mam takie i takie zasoby, mogę pracować na takich i takich informacjach. I dla mnie na przykład takim zjawiskiem, które świetnie obrazuje to, w jakiej sytuacji my się znajdujemy, jest film Apollo 13. Pewno pamiętacie ten film nieudanej misji lądowania na Księżycu. Ci ludzie mieli kilkaset tysięcy kilometrów do domu i tracili tlen. I sposób na rozwiązanie tej sytuacji był taki, że ludzie na Ziemi wzięli dokładnie te same przedmioty, które oni mieli w tym swoim module i po prostu odtworzyli to, jak oni mają spowodować, żeby mieli warunki do przetrwania. I my jesteśmy w takiej samej sytuacji. Możemy się tak naprawdę tą sytuacją zabawić, bo tak, dzisiaj mamy to, co mamy w domu. Mamy komputer, mamy zabawki, mamy przestrzeń do tego, żeby uruchomić naszą kreatywność. To jest bardzo rozwojowe, bo ktoś może powiedzieć, ja nie jestem kreatywny, ale to jest tak jak ze skokiem spadochronowym. Ja znam wielu ludzi, którzy mówią, nigdy w życiu nie skoczę ze spadochronem. Pytam, ile razy skakałeś? Nie skakałem, więc tak naprawdę ci ludzie boją się wyobrażenia, a nie samego skoku, bo my nie byliśmy w takiej sytuacji i nie wiemy, czy sobie nie poradzimy w tej sytuacji, ale zrządzenie losu jest takie, że mamy szansę to sprawdzić. Być może kiedyś ta sytuacja będzie się odnosiła do tego, że będziemy ratować człowieka, będziemy ratować życie naszej bliskiej osoby i będziemy mogli sprawdzić, dobrze, mam takie i takie zasoby i w ten sposób działam. Tak się działa w ratownictwie, tak się działa w medycynie, tak się działa gdziekolwiek, gdzie są sytuacje krytyczne. Nasze nowe pokłady kreatywności, w zasadzie, tak jak mówisz, zabawić się tym, nie podchodzić do tego lękowo i stresowo, tylko zrobić sobie taki po prostu eksperyment. Nowe warunki, tak, nowy ja. Jeszcze... No właśnie, bo my możemy zbudować na tym jakąś nową jakość, bo możemy sprawdzić jakość naszego porozumienia z dziećmi, z bliskimi. Możemy sprawdzić, na ile są wartościowe nasze przyjaźnie. Kto do nas zadzwoni, kto się z nami spotka wieczorem na jakimkolwiek Skype'ie czy czymkolwiek i z nami pogada. To jest... Uważam, że nasze relacje nie ucierpią tylko dlatego, że my nie możemy się fizycznie spotkać. My w dalszym ciągu się spotykamy. Ludzie do mnie dzwonią i mówią, że oni o wiele więcej pracują, bo cały czas wiszą na Skype i są jeszcze bardziej zmęczeni, choć nie siedzą godzinę w korku. Ale to pokazuje, że my wciąż jesteśmy aktywni, jeżeli ja spojrzę na to, co się dzieje na Facebooku, na Instagramie czy w jakichkolwiek innych portalach, ludzie są bardzo aktywni, komentują to, obśmiewują, co też jest bardzo ważne i też jest pożyteczne, żeby się z tego wroga, który dzisiaj zakłócił nam życie, żeby się troszeczkę nabijać, bo to jak było w Dniu Świra, to poeci obalali tyranów i troszeczkę tak jest, żeby tego wroga obśmiać. Oczywiście powinniśmy słuchać tego, co mówią specjaliści, szukać informacji na poważnych stronach, typu na stronach Światowej Organizacji Zdrowia i tak dalej. Te informacje musimy wiedzieć, znać, ale z drugiej strony nie możemy się też zawiesić na tych informacjach i tylko patrzeć, czy ktoś zmarł, czy ktoś nie zmarł, czy ktoś w moim wieku jest chory, bo to jest jasne, że jeżeli my znajdziemy jakikolwiek związek z człowiekiem, który doświadczył jakiejś trudności, to natychmiast go skategoryzujemy, bo to jest tak, że my mamy te szuflady poukładane i złapiemy sobie. Marła 21-latka, zmarł 40-latek, miał choroby towarzyszące albo nie miał i teraz to, jakie my mamy nastawienie, spowoduje, że ono będzie pogłębiane. I sytuacja trudna podlewa paliwem to, co się w nas dzieje i ten ogień albo pozytywny, albo negatywny będzie przybierał na sile. To jak się chronić jeszcze? Poza tym, żeby może rzeczywiście nie oglądać aż tyle telewizji albo starać się z dystansu na to patrzeć, chociaż nie jest to łatwe, jak jesteśmy zamknięci w czterech ścianach i w zasadzie to jest jedno z niewielu mediów, z którym mamy teraz kontakt, to jedynie możemy wyłączyć telewizor. Być może po prostu to jest najlepszy sposób.
Ja myślę, że są dwa sposoby ochrony przed tym wszystkim. Jeden jest aktywny, drugi jest pasywny. Uh-huh. Uważam, że teraz stajemy przed tym, że szala tego work-life balance przechyliła się na ten life. I teraz musimy sobie z tym poradzić. I teraz widzimy, kto... Każdy może sobie sam siebie zdiagnozować, czy na przykład był w sytuacji, w której uciekał z tego domu po to, żeby nie doświadczać siebie jako osoby nieskutecznej w relacjach z synem, z córką, z żoną, z teściową i z kimkolwiek. Natomiast jest bardzo wyraźny w środowisku zawodowym, dlatego że tam może być skwantyfikowany. Przynosi tyle pieniędzy, jest tyle w Excelu, ma tyle i tyle, no, nie wiem, robią analizę 360 i wszyscy go lubią, wszyscy go cenią. No to znaczy, że jest świetnie i w tym środowisku odnosi sukcesy, ale jeżeli trzeba przeprowadzić rozmowę z rodziną, to już jest trudne. I choć to była taka dygresja, bo ten pasywny styl to jest takie, żebyśmy się nauczyli spać dłużej, żebyśmy nauczyli się marnować czas. Ja uważam, że to jest niezwykle istotne w tym dynamizmie i przetwarzaniu tych miliardów informacji dziennie, nie potrafimy nic nie zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że my wszyscy, jak oglądamy film, to chcemy się czegoś nauczyć. Jak czytamy książkę, to ona musi być pożyteczna. Ja sam się na tym łapię, że jeżeli chcę coś przeczytać, to chcę, żeby to było odniosło jakiś skutek dla mojej pracy zawodowej. Czy jest ona związana z psychologią, czy z projektami sportowymi, które ja prowadzę i łapię się na tym. Ale być sędzią we własnej sprawie to jest dość trudne i ja opowiem, jak to u mnie wyglądało. Parę lat temu mój nastoletni syn powiedział mi: tato, jest taki głupi film, on się nazywa Jackass, i ja to włączyłem, to jest grupa wariatów, którzy robią tak nieprawdopodobnie głupie rzeczy, kompletnie niepotrzebne, obrzucają się jakimiś cebulami, skaczą w czerwonych ubraniach do klatek z bykami, no robią rzeczy niebezpieczne, ale ja to obejrzałem i nie pamiętam, kiedy się tak śmiałem. To było kompletnie nieproduktywne. Nic z tym czasem nie zrobiłem. To było absolutnie zmarnowane 2 godziny czasu, w których doświadczyłem fantastycznych emocji, radości, śmiechu. Oderwałem się od wszystkiego. My tego dzisiaj nie potrafimy. Wszystko musi być z korzyścią. Traktowanie życia jako takiej drogi ku osiągnięciu jakichś konkretnych korzyści i załatwieniu swoich spraw. Tak. Tak a propos tego, co mówisz, uczenia się spania dłużej i też odpoczywania, to na mojej półce domowej jest taka książka. Jak być leniwym? Polecam serdecznie. Świetne. Może świetne. To jest właśnie jedna z tych książek, którą teraz powinniście przeczytać. Tak, ja widziałem też gdzieś właśnie na Facebooku jakieś takie zdjęcie kobiety, która zasnęła w metrze i miała książkę Jak dobrze spać. Piękne. I rzeczywiście tak było, taki był tytuł tej książki. I ja uważam, że to jest ogromna korzyść, że my dzisiaj możemy skorzystać z tego, że tak naprawdę nie stoi nikt nad nami, bo to jest też... My to odbieramy w środowisku pracy jako trochę jako zamach na naszą wolność, że ten szef nad nami stoi, że nas pilnuje, że non-stop ten Excel się podnosi i co roku ta firma chce, żebyśmy wyciskali z naszych klientów więcej, żebyśmy przynosili większe pieniądze. Dzisiaj możemy tak naprawdę absolutnie się cofnąć, bawić się z dzieckiem, wejść w jego świat i nie robić nic, co ma jakiś głębszy sens, ponieważ wejdźmy do sklepu z zabawkami. Zabawki są edukacyjne. Nie ma żadnej normalnej zabawki, gdzie są po prostu klocki, które dają możliwość rozwoju, kreatywności, budowania czegokolwiek. Jeżeli są świetne klocki Lego, to one na przykład, nie wiem, można znaleźć samolot, można znaleźć samochód, można znaleźć poduszkowiec, cokolwiek, ale to jest rzecz, która jest nam narzucona z góry. Tak wygląda dzisiaj nasze życie, a my w tej chwili mamy przestrzeń do tego, żebyśmy zaczęli tworzyć swoje. To nie musi być nic potrzebnego. Nauczmy się robić. Moim zdaniem to jest bardzo fajne, żebyśmy się nauczyli robić rzeczy, które nie mają sensu, które nie są nam do niczego potrzebne, bo jeżeli się oderwiemy na chwilę od tego, żeby cały czas coś osiągać, cały czas w jakikolwiek sposób być lepszym, to nigdy nie skorzystamy z tego. Będziemy całe życie gromadzić pieniądze, dobra, umiejętności i tak dalej, a jak już będziemy starzy i obolali, to będziemy, ach, dobra, mam te zasoby, to teraz czas je wykorzystać, już będzie za późno.
Jest takie powiedzenie, że jeżeli będziesz w 100% gotowy, to znaczy, że jesteś drugi. 80% to też dużo. I możemy jechać na tym, co mamy. A propos tej historii, to jedna z moich znajomych, takich mocno przedsiębiorczych kobiet, na Facebooku umieściła wpis, w którym dzieli się, że do tej pory zawsze zaczynała dzień od zaglądania na pocztę służbową na telefonie, i co skutecznie bardzo często psuło jej po prostu nastrój i dzień. Ale od kiedy jest ta sytuacja, to w ogóle nie ma e-maila służbowego i okazuje się, że firma działa i całkiem dobrze te wszystkie sprawy się jakoś tam organizują i załatwiają, że w zasadzie nic jej nie omija, a ona ma z tego ogromne korzyści, bo przede wszystkim ma pozytywny nastrój, ma więcej energii, więcej takiej wewnętrznej radości, więcej spokoju i co ciekawe też więcej pomysłów na rozwój swojego biznesu. Także może rzeczywiście ta metoda, o której mówisz, żeby się po prostu nie walczyć z flow, tak? Pójść za tym, że teraz jest czas, kiedy naturalnie nas zachęca do tego, żebyśmy się wyciszyli, weszli w głąb siebie i może rzeczywiście trochę poleniuchowali. To daje nam odświeżenie i zupełnie nową perspektywę naszej rzeczywistości. Tak, tak. Ja się odniosę do skoków spadochronowych, które są moją pasją, i jeżeli się wyskakuje z samolotu i złapie się już te strugi powietrza i się spada w dół, to najlepszym sposobem, żeby się dobrze w tym powietrzu poukładać, żeby wykonać to, co chcemy tam wykonać, jest poddanie się, jest absolutne poddanie się, czyli rozluźnienie każdego mięśnia. I dopiero wtedy można współgrać z tą przyrodą, z tą dynamiką, z tym powietrzem, jeżeli jest się absolutnie spokojnym. I człowiek, który chce spadać skutecznie z prędkością 200 na godzinę, musi się temu poddać. I naprawdę skoki spadochronowe i spadanie to jest bardzo głęboki taki obszar do przemyśleń, do tego, żeby można było wyciągnąć takie refleksje, bo jeżeli się spada swobodnie, zupełnie, potem lekko się ustawi ręce, to zaczyna nas delikatnie obracać w jedną, w drugą stronę i potem można wprowadzać kolejne elementy ciała i robi się z tego bardzo świadoma praca, bardzo świadome spadanie, ale to musi być wszystko spokojne. I my w tym dynamizmie możemy pogubić nogi. Teraz w sytuacji kryzysowej, jeżeli się załóżmy, że to powietrze zaczyna nas mielić, to jedyne, co można zrobić, to wszystko puścić. Wszystko. I wtedy dopiero powietrze nas układa. To jest fizyka i nie ma co z tym walczyć. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, której powinniśmy odpuścić. Nie nazywać tego traumą, kryzysem, dramatem, więzieniem. No taką mamy sytuację. No, nie mieszkamy w Syrii. No i naprawdę mamy dostęp do prądu. I ja wiem, że porównanie w dół nie jest najskuteczniejszym mechanizmem obronnym, ale myślę, że możemy znaleźć w tej sytuacji bardzo, bardzo dużo takich obszarów, gdzie możemy dobrze zagospodarować energię na to, żeby lepiej się czuć, więcej się śmiać, poleniuchować i nic nie robić. Fantastycznie. Piękna metafora, Tomku, z tym skokiem ze spadochronem i z takim totalnym przyjęciem tej sytuacji i pozwoleniem jej na to, żeby się po prostu zadziała według własnych zasad, z własnej inteligencji, z takim totalnym poddaniem, jak to się mówi po angielsku, total surrender. Tak, to jest bardzo ważne, a potrafią to zrobić tylko silni ludzie i uważam, że my wszyscy mamy do tego potencjał, tylko nie dajemy sobie prawa do tego, żeby on zaistniał. My to mamy, tylko trzeba powiedzieć, okej, dam radę. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę, niezwykle inspirująca. Mam nadzieję, że dla naszych widzów w One Energy również. Moim gościem był specjalista interwencji kryzysowej i psycholog Tomasz Kozłowski. Tutaj zdradzę, że w 2018 roku skoczył podczas jednego dnia 100 razy ze spadochronem i tym samym pobił rekord Polski. Gratulacje. Dziękuję. W tym była bardzo mocna motywacja, ponieważ ja zbierałem pieniądze na 100 wózków inwalidzkich dla dzieci i jeżeli ma się cel, to można naprawdę pokonać absolutnie wszystkie przeszkody. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia na kolejnym live'ie. Pozdrawiam.